Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. Jeszcze jedna wróżba wyboru. Jeszcze raz będziemy sięgali dzisiaj do Tarota del Fuego, Nowej Talii, a potem może już damy tym kartom spokój. Będzie pytanie takie dotyczące osób Wam bliskich, o które chcielibyście zapytać, które stanowią dla Was zagadkę. I pytanie z mojej listy, którą sukcesywnie zapełnialiście, czyli z Waszych propozycji. Czego on lub ona się wstydzi? Czego ta osoba najbardziej się wstydzi? Co jest takim powodem do wstydu tej osoby? Więc teraz oczywiście możecie sobie pomyśleć o swojej konkretnej osobie i zadać sobie w myślach to pytanie, czego ta osoba najbardziej się wstydzi, czego on lub ona najbardziej się wstydzi. Przypominam, że czytania partnerskie rozbudowane bez limitu pytań są jeszcze obecnie w cenach promocyjnych, więc gdyby ktoś potrzebował takiego dużego rozkładu partnerskiego, gdzie możecie również zadawać swoje pytania, sprawdzamy aspekty między Wami, sprawdzamy wspólną numerologię, sprawdzamy co się dzieje, co ta osoba myśli, czuje, zamierza wobec Was, to oczywiście serdecznie zapraszam. Kontakt do mnie zawsze znajduje się w opisie pod filmem, wystarczy rozwinąć opis bądź w przypiętym komentarzu. To taka wersja dla bardziej leniwych. A teraz będą dwie wersje wróżby wyboru. Pierwsza wersja to są opcje 1, 2, 3 dla tych, których intuicja działa słuchowo, a dla tych, których intuicja działa wzrokowo, to za chwilę po prostu wyłożę trzy zestawy kart i będziecie sobie mogli wybrać. Czyli zadajemy pytanie, czego on lub ona najbardziej się wstydzi. No i oczywiście wstawiamy tam do tego pytania tą swoją osobę. Pytamy o konkretną osobę. O, widzicie? Aż po prostu, czekajcie chwilkę, bo mały upadeczek. Zaliczyliśmy dobrze, że nie poleciało tak całkowicie na świeczkę. Czekajcie, bo obraz się zatrzymał. Nie, jest. Takie coś dziwacznego, no widzicie? Czego się ta osoba wstydzi? Nie chciała powiedzieć nam. Nie chcą nam powiedzieć te osoby, czego się wstydzą. Dzisiaj Wam wgrywałam film Dlaczego on lub ona nie mówi Ci prawdy? I ten film, powiem Wam, musiałam wgrywać 4 razy. Chyba ktoś tam naprawdę coś takiego niezłego ukrywa, jakąś niezłą bombę, bo nie mógł mi się za skarby świata załadować ten film. Za każdym razem wyskakiwał jakiś błąd. 2 razy ten film się wgrał, ale bez dźwięku. Za trzecim razem on się wgrał, ale po prostu za chwilę przerywał i jakieś dziwaczne takie wyskakiwały smugi na tym filmie. No i w końcu za 4. razem udało się go wgrać. Także te osoby chyba nie chciały, żebyście wiedzieli, dlaczego oni Was okłamują, dlaczego nie mówią prawdy. I teraz być może też ktoś nie chce, żebyście się o nim dowiedzieli takich wstydliwych rzeczy. No ale trudno, padło pytanie, więc będzie i odpowiedź. No pamiętajcie, żeby tutaj oczywiście z przymrużeniem oka to traktować, bo jest to przekaz ogólny, nie dla wszystkich. Pytamy teraz, czego on lub ona najbardziej się wstydzi. I każdy z Was tutaj sobie wybierze jedną z 3 opcji. Jeśli słuchowcy już wybrali, to ok, a wzrokowcy za chwileczkę będą musieli, będą mogli sobie wybrać po prostu. Nie, nic nie będą musieli, będą mogli. Trochę mam takie dziwne wrażenia, dziwne odczucia, jak wykładam te karty, no bo z każdej tej karty to oko się tak na mnie patrzy. Trochę to jest dziwne, muszę się przyzwyczaić. Ale dobrze, jakoś tam się przyzwyczajimy. 1, 2, no i tutaj karty numer 3 opcja. O, taka trochę była rozwalona, ale uporządkowałam. Czyli 1, 2 bądź 3 wzrokowcy wybierają. Pan serduszko się już na mnie nie patrzy, tak? Wymownie, bo trochę to dziwne jest, dziwny wzrok. Więc okej, będziemy sprawdzać. Opcja numer 1. Czego ta osoba najbardziej się wstydzi? Ace of Cups. Następnie mamy, Knave of Pentacles. Wiecie co? Bo dla mnie słowo knave, jakbym to miała przetłumaczyć, oznacza
oznacza kanalię chyba, tak? To się dosłownie chyba tłumaczy jako kanalia, ale to są odpowiedniki paziów w tej talii, paziów, tak. Może dlatego kanalia, że to jest po prostu w tym orszaku dworskim jakby ktoś najniższy pochodzeniem, urodzeniem, ktoś już taki, wiecie, jak tam szlachta gołota, coś w ten deseń, ale dobra, już nieważne. No i zobaczmy, as pucharów, paź powiedzmy, albo kanalia pentakli, paź pentakli i dziewiątka buław. Czego ta osoba się wstydzi? Być może ta osoba się wstydzi jakiegoś uczucia. Ta osoba może się wstydzić powiedzieć, że jest zakochana. Ta osoba może raz kiedyś wyznała komuś uczucia, no i ktoś tam się wyśmiał z niej. Ktoś powiedzmy jakoś niefajnie zareagował. Kiedyś pisał do mnie taki chłopak i on właśnie był bardzo nieśmiały, bo miał takie wcześniej doświadczenia, że bardzo się starał, zabiegał, zakochany był po uszy w jednej dziewczynie, nagrał dla niej nawet piosenkę, zadzwonił do radia, na antenie została ta piosenka puszczona, no ale ta dziewczyna nie przyjęła tego ze zbytnim entuzjazmem, tylko po prostu niestety nie doceniła gestu. No trudno, więc tutaj wygląda na to, że ta osoba wstydzi się wyznania swoich uczuć. W paziu pentakli jest właśnie ktoś taki możliwe, że nieśmiały, kto też nie potrafi bardzo szybko zadziałać, tylko potrzebuje czasu, żeby się ośmielić. No jakieś uczucia są, bo jest as pucharów, więc ktoś się tutaj nam zakochał. Może w Was, może w jakiejś innej osobie. No myślę, że w Was się mógł ktoś zakochać, bo to Wy pytacie o tę osobę. Więc ta osoba może właśnie być taka nieśmiała i się wstydzić tego, właśnie Wam powiedzieć, że ona jest w Was zakochana. Albo się wstydzić, albo też właśnie mieć w pamięci jakieś poprzednie swoje doświadczenia dotyczące miłości. No i po prostu tutaj niestety, ale ta osoba może po prostu no, się blokować w ten sposób. Dobrze, zobaczmy opcję numer dwa. Czego tutaj się wstydzi ta osoba? Ohohoho, same miecze tutaj są. Zobaczcie, rycerz mieczy, dziesiątka mieczy, król mieczy. Ohohohoho. Ta osoba chyba... Znaczy nie wiem, czy to w kategoriach wstydzenia się, ale ona może się wstydzić tego, że kiedyś na przykład od Was odeszła, że Was zostawiła, Was albo kogoś, że nie zawalczyła. Może po prostu opuściła kogoś, odeszła w siną dal, że tak powiem. Prawdopodobnie był to mężczyzna. No i być może się wstydzi ta osoba tego, że po prostu właśnie wtedy odeszła, że nie było jej. Bo no tutaj jest mężczyzna, który się odcina. W rycerzu mieczy to mamy takiego latawca, że tak powiem. Przychodzi, trochę namąci, rozkocha w sobie i pójdzie. No i cóż, zakończył ktoś jakiś etap z Wami. Też może ta osoba się tego wstydzić, że właśnie coś z Wami zakończyła. Może po prostu żałuje też tego, że tak do tego doszło. Natomiast właśnie może się wstydzić tego, że nie potrafi okazać uczuć, że nie została tego w jakiś sposób nauczona, że nie umie tych uczuć okazywać, nie umie mówić o miłości, o uczuciach, że jest trochę osobą taką oziębłą. Może się też wstydzić, że ma jakieś problemy z potencją, jeżeli byśmy mówili właśnie o mężczyźnie,